Witajcie Warszawo! Jesteśmy tutaj dla was, bo chcemy wam powiedzieć, żeby każdy z was mógł dzisiaj przyjąć do swojego serca te proste słowa, które są wyśmiewane od 2000 lat. Ale chcę wam powiedzieć, że ta nowina, ta Ewangelia, którą wam tutaj głosimy, to jest prawda. Chcę wam powiedzieć, że to są czasy ostateczne i bez względu na to, co myślisz o Bogu, to już niedługo ten świat się skończy. Jesteśmy tu po to, żebyś mógł dowiedzieć się prawdy. Prawdy, jaką jest to, że Ewangelia, prawda o Jezusie Chrystusie, to jest dla ciebie wiadomość dzisiaj, że możesz pojednać się z Bogiem. Możesz dzisiaj otworzyć swoje serce i przyjąć te słowa prostej Ewangelii. Jeśli tylko otworzysz swoje serce. Kochani, ja żyłam tak jak wy. Chodziłam po tym świecie, prowadziłam firmę. W międzyczasie piłam i ćpałam przez 18 lat. Bawiąc się z różnym skutkiem, ale w konsekwencji umierałam fizycznie 10 lat temu. Nie chciałam Boga, tak naprawdę nie szukałam Go. Byłam bardzo poranioną osobą od dziecka. Ale 10 lat temu, kiedy umierałam, zostałam w jednej chwili przekonana o tym, że idę do piekła. Ja zobaczyłam to coś, co po mnie przyszło. I w moim sercu zapłakałam i zawołałam do Boga. Powiedziałam, ratuj mnie! Ratuj mnie! I przeżyłam. Minęło prawie 10 lat. Jestem trzeźwa, wolna, nie biorę narkotyków, nie piję. Ja nie wiedziałam, że ja byłam zniewolona. Ja nie wiedziałam, że ja byłam pod przekleństwem prawa. Ja nie wiedziałam, że nade mną ciążył grzech i potępienie. Ja nie wiedziałam, że chodząc do kościoła katolickiego nie mam nic wspólnego z Bogiem, że chrzest to jest świadoma decyzja wtedy, kiedy zanurzasz się i umierasz dla tego świata jako osoba w pełni świadoma, nie popryskana wodą. Potrzebujesz dzisiaj poznać Jezusa, tego prawdziwego Boga, o którym ci tu głoszę. Potrzebujesz wyznać ustami, że wierzysz w tą zamianę krzyżową, że wierzysz, że On na Golgocie zawiść za każdy twój błąd, uczynić go Panem i zaprosić do swojego serca. Ale wiary się nie narzuca. Nie ma nic innego na tej ziemi dla człowieka, jak tylko pojednanie się z Bogiem, bo spędzisz wieczność. To nie jest tak, że zamkniesz oczy i cię nie będzie. Twój duch opuści to ciało i albo spędzisz je w wieczności z Bogiem, albo w wiecznym oddzieleniu. Wybór należy do ciebie. Możesz dzisiaj poznać tego Boga, o którym ja ci tutaj mówię. Możesz narodzić się na nowo, czyli uwierzyć w sercu. Jeśli oddasz życie Jezusowi, jedynemu Panu tego świata, Jego Święty Duch wypełni ciebie. Łączność, która została zerwana w ogrodzie Eden, zostanie z powrotem podłączona do źródła mocy. Potrzebujesz tego i tylko tego w swoim życiu. Co się dzieje w twojej rodzinie, kiedy ktoś nagle umiera, kiedy ktoś ma zawał, kiedy przychodzi rak? Co wtedy, kiedy lekarze mówią, że zostaje 3 miesiące życia, a twoje dziecko ma 5 lat? Ja ci mówię, że jest więcej! Jest Jezus! Jego Święty Duch, który mieszka w nas! My nakładamy nasze święte ręce! Ludziom znikają raki! To jest prawda i rzeczywistość! Możesz być uwolniony od narkomanii, od hazardu, od biedy! Jeśli tylko dzisiaj pojednasz się z Jezusem, nie daj się oszukać diabłu! To, co widzą twoje oczy, te złote tarasy, to jest złote gówno,
Bo to się skończy. To się skończy. A twoja wieczność będzie trwała wiecznie. Wybierz życie. Diabeł zabija i okrada. Pokolenia na pokolenie. Nie daj się oszukać. Jezus jest dobry. Jezus nigdy nie wspomnił swoich błędów. On cię obmyje swoją krwią, tak jak obmył mnie. Dziś żyję świętym życiem. Prowadzę dobre, święte życie. Jestem świadkiem na tej ziemi, że ty też tak możesz mieć. Ojcze, ja modlę się o doświadczenie. Ja modlę się, aby twój święty duch przekonywał ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ja dziękuję ci, że ich oczy są otwarte, że ich uszy słyszą. Ja dziękuję ci, że to słowo nie zostanie wykradnięte i wyda stukrotny plon. Amen.